I jo stromachler games i witam was w kolejnym filmie na kanale informacyjnym i w tym przypadku mamy nowe update jest to vortex event który no dodał kilka rzeczy trzy powiedzmy nowe reskiny map tutaj nowa broń taka powiedzmy pseudo nowa broń także tutaj tak trochę trochę tego jest także będą dodatkowe zmiany które no już będą niedługo ale o tym później pierwszy idziemy do eventu Mamy tak, mamy właśnie Wir, Domena Wojny Jest to tryb, e, no to jest to event, w którym możecie wygrać 15 nowych nagród, które doszły, w tym nowy kamuflaż magba Także szybko wam przedstawię, jak te nagrody wyglądają No i generalnie tutaj jest to pewne po prostu nie ma to żadnych wyzwań Po prostu musicie zdobywać dużej ilości expa A dokładnie mówiąc, no tutaj niby expa trzeba aż zdobyć chyba 1,5 miliona, z czego e, Tu pisze co innego na moim ekranie, pisze 450 tysięcy E, także tak, aby zdobyć na kamuflaż, e, musisz wybić wszystkie 15 tych oto A więc pierwsza nagroda jest to Mistrz nad Mistrzów, naklejka na broń, Żeton podwójnych PD, jednorazowe, przed Przez dym, duża nalepka, Żeton podwójnych PD, broni, jednorazowe, Duchowy ogień, talizman, Stos, czach, duża nalepka, Wulkaniczny Emblemant. Rdzawy Rast, wizytówka, Żeton podwójnych PD, bojowego, jednorazowe, skrzydlate ogień, naklejka na broń. Rzetą podwójnych PD, jednorazowe. Wykute w pomieniach wizdówka. Zgniłe czaszki, naklejka na broń. Rzetą podwójnych PD, broni jednorazowe. Oraz kamuflaż magma, który, no, moim zdaniem, wygląda za rąbiście. E, tutaj to macie właśnie pogląd tego kamuflaża. Ja go osobiście jeszcze nie zdobyłem, więc go nie jestem w stanie pokazać. E, powiedzmy tutaj e, w menu tak. Ale generalnie kamuflaż wygląda, no, z tych eventów jeden z lepszych. No i event warto ukończyć, ponieważ jest to limitowane Trwa on tylko dwa tygodnie, czy trwa tylko do, do 17 stycznia. Także mamy nowy tryb, wie, czy też Vortex, tak, który jest bardzo prosty, ma bardzo proste zasady. Mówiąc wprost, jest to mapa: e, gramy na mapach kamieniową Szatana, Tetanus oraz Poryard. E, to jest oczywiście limit e, tam, e, czasowy 10 minut, gdzie limit punktów jest to 25 punktów. Tutaj jest napisane 30, lecz jest to nieprawda: jest to e, 25. No i generalnie wygląda to w ten sposób, że e, jedna osoba ma Reagana. Jeżeli druga osoba zabije tą osobę z Reaganem, to otrzymuje Reagan. Reagan dosyć mocny jest, bo wiadomo, zabija na strzała, jeżeli trafisz bezpośrednio, a jeżeli tak trafisz powiedzmy obok na, na, na was strzały. E, dosyć wolno strzela, więc generalnie. No taki trochę też dziwny ten tryb, e, w sumie pokazał wam gameplay. Mówię dziwny, dlatego że możecie dosłownie nie tykać, nie dotykać tego Reagana, nie szukać i tak dalej. I dosłownie wygracie grę, tak? Nie musicie kompletnie używać Regana. W niektórych przypadkach lepiej nie mieć Regana, bo wiecie, lepiej mieć swój karabin, który ma dobry zasięg i tak dalej. Trafisz z tym karabinem. Więc jest to jest trochę dziwny ten tryb, że nie używając Regana, możecie na ludzie sobie wygrać grę i go nie używając. Takie trochę nie, że jestem rozczarowany, ale oczekiwałem czegoś większego. E, ogólnie mapy. Mapy są cool, naprawdę. Ile w te, tutaj te mapy poszło mocy od strony deweloperów, tak? Ile w to poszło miłości i tak dalej, pracy? To jest po prostu moim zdaniem straszne. To że te mapy znikną 17 tak, one dosłownie nawet nie, 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 nie są dostępne w e, tutaj meczach prywatnych, czyli nie możecie sobie ich zobaczyć, jak to było w przypadku e, tutaj SHIP, MASK i tak dalej te mapy są niedostępne w prywatnych, czego nie możecie sobie ich pójść zwiedzić i tak dalej, popatrzeć jakie są piękne, czy też nawet nie możecie e, właśnie potem ich zagrać 17 później, więc być może powrócą one kiedyś, jako że Slash Hammer Games, oni często te mapy powracają, załóżmy na Wielkanoc bo powróciły, albo za rok e, powiedzmy właśnie w e, styczniu, jakby już by minął rok wiecie, oni zwykle te mapy powiedzmy starały się dodać z ponieważ no mówię, tyle pracy w to poszło, jakby patrzcie jak ta mapa wygląda, ten ten nasz rast, tak, jest no, Titanus, ty czy też Tangerzec na polskie, i wygląda on tutaj zarąbiście, ponieważ no, wygląda jakbyśmy na jakiejś oddzielnej planecie byli mamy jakieś tu, kurde, Mars gdzieś z tyłu, to nie wiem co za w ogóle jakaś planeta jest mamy takie te futurystyczne rury i kable, dosłownie jak, z jakiegoś cyberpunka no masakra, ta mapa dosłownie wyjęta z Infinite Warfare e, Call of Duty, więc wygląda to niesamowicie, ale moje urbanom moi drodzy, mapą jest tak, moi drodzy, jest to sporiard, czy też e, zarodniki, tak, zarodniki, śmietnisko zarodników i dosłownie tak, gdybym sobie wyobraził e, tutaj e, skrapiard w brosznym eterze, tak by właśnie wyglądał, moi drodzy, tak to wygląda, e, ogólnie ma się wydaje taka ciemna, ale jest naprawdę, naprawdę, e, o, wiadomo, e, rozświetlona poprzez te wszystkie zarodniki, e, te powiedzmy takie roślinności i tak dalej. Ogólnie to macie właśnie gameplay z live'a, gdzie było super, wygraliśmy trzy gry pod rząd Oczywiście gameplay będzie także potem na kanale, ale super, zalecam żebyście sobie, z, sobie dosłownie zagrali, ponieważ mapa każda jest unikalna I mimo, że to jest ta sama mapa, na której już pewnie graliście wiele razy, to jednak czuć jakbyście byli gdzie indziej, co jest niesamowitym uczuciem No i na koniec mamy tutaj Kamienia, Omszatana, Satan Quarry, w tym, w tym przypadku ta też jest zarąbista dosłownie Macie e, jakby łańcuchy, tak, które lecą z nieba Piekielne, czyli mamy piekło w niebie. Dosłownie, jak wróćcie sobie na Skybox, tutaj na gameplay zbyt nie patrzyłem, ale macie dosłownie łańcuchy z takich portali z piekła, idą dosłownie, ale jakby z nieba, w sensie z góry. Komenda taka trochę, ale ale się to wygląda i polecam sobie zagrać. No i finalnie ten, aby także wkluczył wyzwania tygodnia, tak? Więc jak sobie weźmiemy wyzwania, wyzwania tygodnia, I w tym przypadku mamy nową część zamiennego rynku. Jest to właśnie w tym przypadku tak zwany Jack Signal Burst. Jest to mod, który jest dostępny na. Hologera 5.5.6, jest to 5 wyzwanie z 8 jakie będą dostępne w tym sezonie Czyli jeszcze powiedzmy 3 tygodnie i będzie premiera tutaj e, sezonu e, No sorry 4, tak 4 tygodnie chyba i będzie premiera e, sezonu, e, będą tutaj już kolejnego czyli drugiego Ale no w tym przypadku mamy nowy tutaj dodatek, jest to Signal Jack Burst i generalnie on działa na Hologerze 5.5.6 I zamienia wam broń w serię, która strzałaby seriami, tak czwórką, e, co jest też ciekawe ale także, możecie yy, włożyć ten dodatek na dm 56 już na razie na to chwilę jest to zbagowane. Normalnie dm 56 strzela jedynkami, tak? Ale po użyciu tego, oto Jack Signal Bulls, z dodatku możecie strzelać dwójkami, tak? Na razie jest to zbagowane, na razie to tylko działa na hologerze. E, no i generalnie macie tutaj wyzwania w MR prosto: wiadomo, używaj hologera, zabijaj operatorów z tego hologera. To samo w zombie, sobie robi tam headshoty i tak dalej. Bardzo proste wyzwanie, tak, yy, wzmocnionym uderzeniem, jest no, bardzo to łatwo, bo jest, szczególnie, że możecie załóżmy, zrobić dwa sobie wyzwania w multi, trzy w zombie, wystarczy, wystarczy, że pięć, nawet możecie sobie w Warzone'ie zrobić jedno jeżeli gracie, no to wtedy jest easy, no bo wtedy robicie po prostu pięć wyzwań w trzech poszczególnych trybach, nie musicie ogólnie pięć, tylko możecie to zrobić dwa tu, dwa tu, jeden tu i będziecie mieli, także tak to ogólnie wygląda, za szybko wam zaprezentuję, jak to wygląda w grze a więc, co jest ciekawe, z moimi dodatkami tam broń naprawdę mocno kopała eee, lecz, no, wciąż Często jest ciekawe, że ona ma samokontrolę, czyli chodzi o to, że ona powraca na miejsce po tej serii, dosłownie ten, powiedzmy, no praktycznie ten sam punkt. Ogólnie nie zalecam bym tej broni na dalekie dystanse, chyba jeżeli, że naprawdę e, potraficie koju kontrolować, z czego jest to dosyć trudne, tak? No i do tego jeszcze e, wchodzi w to w wasze dodatki, tak? Dodatki, które powinny wam usprawnić kontrolę tego recoil'a, ponieważ ten dodatek generalnie dodaje wam dwa razy zasięg, tak? Dwa razy zasięg. Czyli macie prędkość pocisków razy 2, zasięg do razy 2, kontrola rzutu i kontrola broni. Mimo tego, wiadomo, jest to, no tutaj, dosyć mocny odrzut, wciąż. No i tu do tego, oczywiście, macie minus szybkości celowania, prędkości ruchu, jeszcze wolniej wolniejsi z tą bronią. E, podczas stania i podczas e, zbiegu do wystrzału jesteście wolniejsi i w sensie wolniej, e, w, wiadomo, strzelicie. Ale jak widać wciąż na mojej tarczy tutaj, która nie istnieje, bo daleko się nie, nie dodał, e, wygląda to dosyć spoko, ponieważ jak widać broń powraca. O ile no, na dystansach możecie mieć problemy, mimo wciąż e, dodatek jest warty sobie sprawdzenia, ponieważ nawala bardzo fajnie i jak to widać e, tutaj teraz będzie skontrolowanym kontrolowanym recoilem i wygląda to o wiele lepiej niż wiadomo niekontrolowany, mimo tego, że broń powraca na miejsce. Ogólnie jakbyście nie widzieli, Hologer 556 jest to bardzo dobra broń w zombies w multiplayer także o ile pamiętam była trochę nerfiona w chyba jednym z paschnapców, a propos pashnopsów będziemy mieli także nowe informacje na temat nerfów oraz buffów broni. A dokładnie mówiąc Raven Software tutaj ogłosił, że będzie w kolejnym tygodniu patch notes, czyli możemy oczekiwać w kolejnym tygodniu, czyli w środę lub czwartek będziemy mieli nowe informacje, nowe zmiany w grze, dokładnie mówiąc w Warzone, prawdopodobnie coś jeszcze będzie dotyczyło, mam nadzieję, tutaj multiplayer, też tak, będą nowe zmiany dotyczące balansu broni i tutaj w tym przypadku oni wspomnieli o MTZ Interceptor, który jest na razie OP w grze, więc tutaj dla, powiedzmy, graczy Warzone'a, no to będzie dobra informacja, tak, kilka takich, jakich, wiadomo, zmian, balansów, broni. A więc jeśli chodzi o dzisiejsze informacje w naszym filmie informacyjnym, to byłoby na tyle, także jak zwykle bardzo dziękuję za wszelki support, za wszelkie subskrypcje, za wszelkie lajki. E, doceniam Was wszystkich dosłownie tutaj, każdy, kto komentuje na nas, no, no to jest codziennie, więc bardzo dziękuję. E, no i co, życzę Wam oczywiście powodzenia w evencie. Dajcie znać w sumie, jak się podoba Wam ta mapa i tak bo, dalej, bo zobaczymy. E, jakby ja pograł, szkoda, że te mapy nie są dostępne w normalnych rotacjach, tak czy e, bardzo dziękuję, życzę mi dnia, no i co, do usłyszenia w kolejnych. Na razie, makler